Mamy już za sobą mnożenie pierwiastków o tych samych stopniach, no to teraz przejdziemy do dzielenia. Generalnie zasada jest dokładnie taka sama, czyli gdy macie na przykład pierwiastek stopnia C z A i chcecie wykonać dzielenie przez pierwiastek stopnia C, czyli tego samego stopnia z B, to wtedy dzielimy te liczby podpierwiastkowe, czyli to będzie A podzielić przez B, no i należy pamiętać, że ten stopień musi być taki sam jak tutaj. No i teraz przykłady, czyli mamy tutaj pierwiastek drugiego stopnia, to też jest pierwiastek drugiego stopnia, czyli wykonujemy dzielenie. Mamy 50 podzielić przez 2, a to jest równe 25, czyli mamy pierwiastek z 25, a jest to równe 5. No i to będzie nasz wynik. Teraz tutaj może zróbmy ten przykład. O. Czyli mamy znowu pierwiastki tych samych stopni, bo to jest pierwiastek drugiego stopnia, to także jest pierwiastek drugiego stopnia, czyli otwieramy pierwiastek drugiego stopnia i dzielimy 12 przez 3. Tutaj otrzymamy 4, a pierwiastek z 4 to po prostu 2. No i mamy to policzone. Gdy pojawia się, może teraz tutaj przejdźmy, gdy pojawiają się jeszcze takie liczby większe niż 1, tak? No bo jedynki zwyczajowo nie zapisujemy, to też jeszcze przypomnę, że na przykład pierwiastek z 2 to jest jeden pierwiastek z 2, jedynki nie zapisujemy, tak? Tutaj ta jedynka się w domyśle u nas znajduje. Ale gdy mamy jakąś inną liczbę niż jedynkę czy minus jedynkę, no to wtedy ona tutaj zapisana będzie 2, 5, 15 i jak dzielimy? Liczby przez siebie, a pierwiastki przez siebie. Czyli 15 podzielić przez 3 to będzie 5. Otwieramy pierwiastek oczywiście tego samego stopnia i mamy 21 podzielić przez 7. 21 podzielić przez 7 to 3, czyli mamy 5 pierwiastków z 3. No to teraz tutaj troszkę do góry pójdziemy. Przy pierwiastku z 2 stoi w domyśle jedynka, czyli gdy wykonujemy dzielenie tych liczb, to mam 4 podzielić przez 1 to 4, otwieramy pierwiastek, 60 podzielić na 2. Czyli mamy 4 pierwiastki, 60 podzielić na 2 to 30, czyli 4 pierwiastki z 30. Mamy kolejny przykład, no i zwróćcie uwagę, że tak, to jest ułamek zwykły, natomiast wiemy, że kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia. Czyli gdy mamy A podzielić przez B, to można to zapisać także w ten sposób i to jest dokładnie to samo działanie. Czyli my dzielimy sobie znowu liczby przez liczby, pierwiastki przez pierwiastki. Czyli 15 podzielić przez 5 to będzie 3, otwieramy pierwiastek, oczywiście to będzie pierwiastek drugiego stopnia, i 10 podzielić przez 2 to 5, otrzymamy 3 pierwiastki z 5. No i mamy ostatni przykład, tutaj też możemy wykonać to dzielenie. 5 podzielić przez 10 to będzie 1 druga, no bo można to sobie uprościć przez 5, czyli mamy 1 oraz 2, czyli otrzymamy 1 drugą. Będzie obok pierwiastek drugiego stopnia i 20 podzielić przez 2 to będzie 10, czyli mamy 1 drugą pierwiastka z 10. Gdybyście to chcieli inaczej zapisać, no to spróbujmy zapisać sobie pierwiastek z 10 w postaci ułamka zwykłego. Może tutaj zrobię takie krótkie odniesienie. Gdy mamy liczbę 2, to 2 można zapisać jako ułamek zwykły, na przykład w takiej postaci, że to będą dwie pierwsze. 3 moglibyśmy na przykład zapisać jako 3 pierwsze. To jest dokładnie to samo. Czyli w tym przypadku będziemy mieli pierwiastek z 10 podzielić przez 1. Między 1 drugą a pierwiastkiem znajduje się mnożenie i mamy 1 razy pierwiastek z 10 to pierwiastek z 10, 2 razy 1 to 2, czyli otrzymaliśmy pierwiastek z 10 przez 2. Czyli to i to, to jest dokładnie to samo, to jest po prostu inny zapis. Na tej samej zasadzie, gdy mamy na przykład 1 trzecia pierwiastka z 5, to można zapisać, że to będzie pierwiastek z 5 przez 3. Gdy mamy 2 trzecie pierwiastka z 7, to mamy 2 pierwiastki z 7 podzielić przez 3. Jeżeli macie z tym problem, zawsze możecie to sobie uzupełnić tutaj o mianownik, czyli wstawić tutaj jedynkę, wykonać mnożenie i otrzymacie to w takiej postaci.
No i oczywiście możecie też robić to w drugą stronę. Gdy mamy 3 pierwiastki z 2 podzielić przez 4, no to można zapisać, że to 3 czwarte pierwiastka z 2. To też jest dokładnie to samo, tylko zapisane w innej postaci.